Witamy Państwa po przerwie. Mam nadzieję, że już udało się zasilić kubek w dobrą, nową herbatę lub kawę. Na scenę zapraszamy Marcina Pichura. Marcinie, czy jesteś gotowy, by opowiedzieć nam o możliwościach DocuWare? Dzień dobry Państwu, dziękuję Alice za przedstawienie. Tak, jak najbardziej, już jestem gotowy. Czy mój ekran jest widoczny? Tak, wszystko jest widoczne, bardzo dobrze Cię słychać, także czekam na Twoją prezentację. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za poświęcony dzisiaj czas i na to, że zdecydowali się Państwo spędzić z nami te kilka godzin. W DocuWare zdajemy sobie sprawę z tego, iż czas jest faktycznie tym zasobem, którego w ostatnich czasach mamy coraz mniej. Dlatego mam nadzieję, że pod koniec naszego spotkania będą Państwo mogli powiedzieć, że to był faktycznie dobrze zainwestowany czas. Ja nazywam się Marcin Pichur i od 9 lat pracuję w firmie DocuWare. Dzisiaj podzielę nasze spotkanie na dwie części. W pierwszej części pokażę Państwu kilka slajdów, które tłumaczą, czym tak naprawdę zajmuje się DocuWare i w jaki sposób pomagamy naszym klientom usprawnić ich wewnętrzne procesy. Po tych kilku slajdach, które powinienem zająć około 10 minut, przejdziemy do prezentacji rozwiązania, gdzie popatrzymy się na pewne procesy, które mogą być zarządzane przy pomocy DocuWare. Pracuję w DocuWare od 9 lat i odpowiadam za tak zwane teraz rynki wschodzące. Natomiast zanim ustaliliśmy nazwę, że obszar, za który odpowiadam, są to rynki wschodzące, nazywaliśmy to wcześniej resztą świata, co oznaczało, że latałem wszędzie od Australii po Singapur, poprzez Afrykę Południową. Także bardzo, bardzo dużo spędzałem czasu w samolotach. No i dla moich dzieci to była bardzo duża zmiana, ponieważ zanim zacząłem pracować w DocuWare, zajmowałem się głównie projektami jako konsultant i pracowałem głównie w Polsce. Czasami, tak jak każdy, miałem jakieś delegacje zagraniczne, ale to nie było tak jak teraz, kiedy praktycznie co tydzień, każdego tygodnia wylatuję, czy też wylatywałem gdzieś do klientów. I w tym czasie, kiedy te podróże się zaczęły, moje dzieci zadały mi pytanie: tato, co ty robisz, gdy ciebie nie ma? Czym ty się zajmujesz? No i udzielili mi takie odpowiedzi, jak w tamtym czasie udzielałem swoim klientom. Kochani, pomagam swoim klientom optymalizować ich procesy związane z obiegiem dokumentów. Dzieci były jeszcze małe, jeszcze nie pyskowały, więc powiedziały wprost: tato, no nie rozumiemy. Więc zastanawiałem się, w jaki sposób 6-latkowi i 3-latkowi mogę wytłumaczyć, czym zajmuje się tato, gdy go nie ma w domu. I w końcu wpadłem na taką odpowiedź: kochani, czy widzicie te dokumenty, które znajdują się na biurku? Tak, tato, widzimy te papiery. To ja pomagam klientom w tym, żeby te dokumenty zniknęły z ich biurka i żeby mogli zarządzać tymi dokumentami w komputerze, na tablecie czy też na smartfonie. Oni chwilę pomyśleli i powiedzieli: tato, już wiemy, czym ty się zajmujesz. Od dzisiaj będziemy mówić naszym kolegom, że jesteś magikiem. Więc w oczach moich dzieci jestem magikiem, ale mam nadzieję, że pod koniec tego spotkania będą w stanie Państwo powiedzieć, że DocuWare to jest faktycznie produkt magiczny. Za każdym razem, gdy rozmawiamy z klientami, to niezależnie od sytuacji, z którą teraz wszyscy musimy się zmierzyć, słyszymy następujące problemy, które w jakiś sposób wpływają na rozwój ich organizacji. Dostęp do informacji. Teoretycznie informacja jest wszędzie dostępna, mamy najróżniejszego rodzaju systemy, ale kiedy chcemy podjąć decyzję, okazuje się, że tej informacji tak naprawdę, tej, której potrzebujemy, nie możemy znaleźć. Druga rzecz. Zespoły. Teoretycznie tak naprawdę, no, jeżeli chcemy skalować biznes, to możemy z jednej strony zwiększać nasze zasoby ludzkie, możemy zwiększać nasz zespół, ale czasami pewne procesy wymagają pewnej optymalizacji. No i menadżerowie tak naprawdę muszą się zmierzyć z tym, w jaki sposób możemy skalować biznes, możemy się rozwijać bez powtarzania manualnych zadań, które bardzo często powodują zmniejszoną wydajność naszych zespołów. Kolejna rzecz, bezpieczeństwo. Co roku mamy nowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące poufności danych, zabezpieczania danych naszych czy też naszych klientów. 2 lata temu to było RODO, za chwilę będą wchodziły nowe regulacje, które wpływają na to, w jaki sposób musimy zabezpieczać dokumenty i dokumentację naszej firmy, tak aby postępować zgodnie z tymi wymaganiami. I ostatnia rzecz, która coraz częściej jest powtarzana przez naszych klientów. Młodzi koledzy, którzy zaczynają z nami pracować, zadają nam jedno pytanie.
dlaczego te aplikacje biznesowe nie mogą być tak proste jak aplikacje na mojej komórce, jak aplikacje na moim smartfonie. Zdajemy sobie sprawę z tego, tak samo jak Państwo, że jest wiele technologii, które pozwala na rozwiązanie tych problemów, o których przed chwilą wspomnieliśmy. My chcemy się skupić dzisiaj na trzech. Na digitalizacji, zarządzaniu dokumentami oraz automatyzacji procesów. To nie tylko te technologie, w których Docker jest naprawdę dobry. To jest pewien zestaw narzędzi, które umożliwia naszym klientom na szybsze, lepsze pracowanie i osiąganie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Naszym pierwszym krokiem jest digitalizacja i wydaje mi się, że wielu z Państwa już rozpoczęło ten krok. To jest bardzo prosty krok. Przy pomocy drukarek Ricoha, urządzeń wielofunkcyjnych Ricoha, możemy zamieniać papier na dokumenty elektroniczne po to, żeby go usunąć z obiegów, po to, żeby obniżyć nasze wewnętrzne koszty związane z procesowaniem tych dokumentów. I zdajemy sobie sprawę z tego, że digitalizacja zwiększa wydajność naszych organizacji, czyli możemy zrealizować tę samą pracę przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów, czyli tak naprawdę ograniczamy koszty, ale też każdy menadżer wie, jest pewien poziom, do którego możemy ograniczać koszty, później tak naprawdę nie będziemy już osiągać tego efektu. Więc kolejnym krokiem, gdy już rozpoczęliśmy digitalizację, to jest zarządzanie dokumentami. Bierzemy wszystkie te dokumenty, które zostały zeskanowane, zdigitalizowane, opisujemy je w inteligentny sposób po to, żeby łatwiej i szybciej je wyszukiwać, po to, żeby narzucić reguły bezpieczeństwa, po to, żeby udostępnić te dokumenty naszym pracownikom na tych urządzeniach, które są dla nich, na których oni pracują, czy to smartfon, czy to tablet, czy to laptop, czy też komputer stacjonarny. I ostatecznie również po to, żeby zapewnić zgodność z różnymi zewnętrznymi, czy też wewnętrznymi procedurami. Wymagania standardów ISO, wymagania RODO, wymagania HIPAA i tak dalej, w zależności od branży, z której Państwo pochodzą, są różne regulacje, które narzucają to, w jaki sposób mamy zarządzać dokumentami, w jaki sposób musimy audytować dostęp do poszczególnych dokumentów. Zarządzanie dokumentami zwiększa naszą produktywność. Oznacza to, że nasi pracownicy są w stanie wykonać więcej pracy w określonym w ciągu 8 godzin. Czyli tutaj nie chodzi o to, żeby ograniczać koszty. Tutaj tak naprawdę mówimy jedną rzecz. Wasi pracownicy będą w stanie przeprocesować więcej dokumentów w ciągu tych 8 godzin, bo nie będą marnować czasu na powtarzalne, manualne zadania. Przepisywanie wartości z papieru do jednej aplikacji, później przepisywanie kolejnych puls dokumentu papierowego do kolejnej aplikacji. Te rzeczy, które są manualne, które są powtarzalne i bardzo nudne dla pracowników, jesteśmy w stanie tutaj zautomatyzować. I nasi klienci mówią o tym cały czas. Jeżeli zaglądną Państwo na docker.com, znajdą Państwo sekcję z studiami przypadków, czy też z referencjami od klientów. Tam mamy opisane sytuacje, czy też wdrożenia u wielu klientów, którzy potwierdzają, Docker zwiększył produktywność naszych pracowników. Jesteśmy w stanie wykonać więcej przy wykorzystaniu aktualnych zasobów. Nie musimy zatrudniać dodatkowych ludzi po to, żeby skalować nasz biznes. Ale to, o czym wszystkim marzą i gdzie chcemy wszyscy dojść, to jest automatyzacja obiegów. Zdigitalizowaliśmy papier, wiemy, w jaki sposób nim zarządzać, dbamy o to, żeby był bezpieczny i na sam koniec jesteśmy w stanie tę informację dostarczyć naszym kolegom w momencie podejmowania decyzji. Czyli trafia do nas zadanie w ramach procesu i pracownik ma od razu dostęp do pełnej informacji, która pozwala mu na podjęcie najlepszej decyzji z punktu widzenia naszej organizacji. To wpływa na efektywność naszego biznesu. Jesteśmy nie tylko wydajni, nie tylko produktywni, ale w końcu nasz biznes zaczyna być efektywny. Skupiamy się na tym, co jest najważniejsze z punktu widzenia wzrostu naszej organizacji. Okej, w jaki sposób to realizujemy? Jeszcze dosłownie 4 slajdy. Po pierwsze, zarządzamy dokumentami i automatyzujemy te procesy. Możemy przechwytywać dokumenty niezależnie od ich formatu, niezależnie od ich źródła w centralnym repozytorium. To mogą być skany, dokumenty
PDF, dokumenty przechwycone na urządzeniach mobilnych, to mogą być dokumenty Office, Excel, Word i tak dalej. To mogą być formularze, które kiedyś były formularzami papierowymi, teraz coraz częściej mamy formularze zrobione w Wordzie czy też w Excelu, ale te formularze jesteśmy w stanie zamienić na formularze webowe i takie formularze przechwytywać w Państwa organizacji, jak i wszechobecna korespondencja mailowa. Czyli niezależnie jakie jest źródło naszego dokumentu, niezależnie skąd ten dokument pochodzi, jesteśmy go w stanie zapisać, ale nie tylko go zapisujemy. W automatyczny sposób identyfikujemy i klasyfikujemy ten dokument, czyli tak naprawdę opisujemy go w taki sposób, żeby to było najłatwiejsze, najszybsze dla użytkownika, ale z drugiej strony najłatwiejsze do zarządzania w kolejnych etapach dla naszej organizacji. Zapisujemy te dokumenty w bezpiecznym archiwum i decydujemy, kto, kiedy, na jakim urządzeniu będzie miał ten dostęp do tego dokumentu. I możemy go udostępniać na smartfonach, w aplikacjach biznesowych, czy też w ramach obiegu dokumentów realizowanych w toku. Stosunkowo proste, ale bardzo, bardzo zaawansowane narzędzie, które pozwala na przejście organizacji przez cały proces digitalizacji, transformacji elektronicznej. Dlaczego klienci kupują takie rozwiązania jak Docker? Dlaczego klienci inwestują w Docker? Badania Nucleus Research pokazały, że inwestycja w rozwiązanie takie jak Docker zwraca 8,55 grosza za każdą zainwestowaną złotówkę. Czynnikami decydującymi o takim zwrocie to jest zwiększona produktywność użytkowników, oszczędności kosztów wynikające z przesunięcia personelu z działów o wyższych kosztach do działu o niższych kosztach, czy też przesunięcia personelu do realizacji zadań, które mają większą wartość dla naszej organizacji oraz uniknięcie dodatkowego zatrudnienia. To nie jest nasz raport, to jest raport przygotowany przez zewnętrzną firmę, która pokazuje, w jaki sposób inwestycje w takie rozwiązania wpływają na biznes klientów. Raport jest dostępny na naszej stronie, można go ściągnąć. Link jest dostępny w dolnej części. Alicja będzie udostępniać Państwu tę prezentację. To jest badanie, które od kilku lat IDC udostępnia. W tych czasach mamy wrażenie, że informacje, które zawarte zostały w tym badaniu, czy też wyniki tego badania są bardzo istotne dla naszych klientów. Niewydajne procesy niszczą biznes. W tym badaniu 76% respondentów potwierdziło, że ich organizacje zostały narażone na dodatkowe ryzyko w wyniku nieprawidłowego przepraszania dokumentów, zagubienia dokumentów, udostępnienia dokumentów niepowołanym osobom i. Możemy wyobrażać sobie, w zależności od branży, w której Państwo pracują, jakie by były takie, tego konsekwencje. 25% respondentów w tym badaniu potwierdziła, że straciła ważnych klientów z powodu niewydajnych obiegów dokumentów i obiegu informacji w organizacji. Proszę siebie zapytać, czy to u Państwa również się zdarzyło? Wydaje mi się, że każda organizacja niestety miała do czynienia z takimi sytuacjami. Właściciele procesów potwierdzają, aż 33% właścicieli procesów potwierdza. Niewłaściwy proces, niewłaściwy obieg dokumentów hamuje rozwój naszych organizacji. Na świecie mamy ponad 18 tysięcy klientów. Każdego dnia ponad 500 tysięcy użytkowników loguje się do jednego z naszych systemów. Docker od paru lat przechodzi transformację z producenta oprogramowania, które jest instalowane na serwerach klientów, na producenta, który dostarcza oprogramowanie w formie cloud. W tym momencie mamy ponad 3 tysiące klientów, którzy korzystają z Docker Clouda i każdego roku widzimy, że coraz większa liczba klientów decyduje się na cloud. W ubiegłym roku było to ponad 50% nowych klientów powiedziało, tak, chcemy wykorzystywać Dockera w cloudzie, więc dzisiaj nasi klienci mogą zarówno korzystać z Dockera instalowanego na swoich serwerach, jak i takiego, który jest zainstalowany bezpośrednio w naszym cloudzie. OK, tak jak obiecałem, bardzo krótki wstęp. Teraz popatrzmy się, jak wygląda sam system. Może w międzyczasie jedną rzecz zrobię, bo widzę, że niestety nie wyłączyłem drugiej aplikacji, już jej pozbędę i nikt nam nie będzie przeszkadzać. OK. O,
Nasze demo teraz podzielimy na dwie części. W pierwszej części skupimy się na tym, jak może wyglądać zarządzanie sprzedażą w przykładowej organizacji, u przykładowego klienta. Ja zalogowałem się jako Piotr Sanders i firma, w której pracuję, to jest Peters Engineering. Oni od 20-30 lat faktycznie wykorzystują DocuWare'a do zarządzania dokumentami. W tym momencie DocuWare praktycznie został wdrożony już w każdym dziale tej organizacji. Oczywiście jest to organizacja wirtualna, którą wykorzystujemy na potrzeby naszego demo. Tak jak powiedziałem, nazywam się Piotr Sanders, więc w pierwszym części popatrzymy, w jaki sposób DocuWare wspiera Piotra w realizacji procesów związanych z zarządzaniem sprzedażą i obsługą klientów. Loguję się do przeglądarki, czyli wybieram okno przeglądarki, system automatycznie mnie zalogował, więc nie muszę podawać swojego loginu i hasła, od razu jestem zalogowany. Mój interfejs użytkownika podzielony jest na trzy elementy. Podajnik na dokumenty, czy też koszyk na dokumenty, przeglądarka i menu główne. Koszyk na dokumenty jest bardzo podobny do tych podajników, które Państwo mają na biurkach, na dokumenty przychodzące, dokumenty wychodzące, faktury do zapłaty, faktury zapłacone, umowy do podpisania, umowy podpisane i tak dalej. Na każdym biurku znajdują się takie podajniki, gdzie w jakiś sposób zarządzamy różnym papierem, który do nas trafia. Podajnik elektroniczny pomaga nam również w taki sposób pracować z dokumentami, z tą różnicą, że tutaj trafiają dokumenty elektroniczne. Dokumenty tutaj się będą pojawiać z maila, ze skanera. Możemy je wydrukować na drukarce RIKOCH i one zostaną tutaj automatycznie przechwycone. Możemy też nasłuchiwać jakiegoś folderu sieciowego, bądź możemy ręcznie przerzucić dokumenty. No ja teraz kilka dokumentów tutaj sobie zapiszę. Wybieram dokumenty i na zasadzie przeciągnij, upuść, te dokumenty wpadają do DocuWare. System pokazuje nam teraz takie szare etykiety na każdym dokumencie. To oznacza, że rozpoczęła się analiza i kategoryzacja tych dokumentów. Czyli system chce automatycznie odczytać mi wartości z tych dokumentów. Ja pokażę w późniejszych krokach demo, na czym to polega, ale staramy się tutaj ułatwić opis tych dokumentów. Teraz. Mam 7 dokumentów powiązanych z pewną transakcją, z pewnym zamówieniem czy też projektem. No pierwszy dokument to jest faktura, drugi to jest potwierdzenie dostawy. Tak. W mojej organizacji te dwa dokumenty traktujemy jako jeden. Jeżeli pracowalibyśmy w świecie papierowym, no to prawdopodobnie zszyłbym te dokumenty i tę samą opcję mam tutaj. Bierzemy dwa dokumenty PDF, zaznaczam i je po prostu ze sobą zszywam. Efekt takiego, jakiego spodziewa się użytkownik, faktura, na samym końcu moje potwierdzenie dostawy. Proste i przejrzyste dla użytkownika. To jest taki sposób, w jaki pracujemy z dokumentami w świecie fizycznym. Wszystkie dokumenty pochodzą z jednego projektu. Co zrobilibyśmy z papierem? No prawdopodobnie włożylibyśmy do jednej teczki albo spielibyśmy te dokumenty. Ta sama opcja dostępna w dokumentach. Efekt. Mam jedną teczkę, mam jeden dokument, ale widok, którego potrzebuje użytkownik, to jest ten widok. Podgląd wszystkich dokumentów zapisanych w teczce. W łatwy sposób mogę nawigować do mojego arkusza kalkulacyjnego, przeklikiwać się przez każdą stronę. Jeżeli chcę wrócić do tego maila, mogę go łatwo podglądnąć, a jeżeli chcę zobaczyć ostatnią stronę tego PDF-a, też jak najbardziej mogę to zrobić. Proste i przejrzyste dla użytkownika. Z tą różnicą, że jeżeli mam w takiej teczce 50, 100, 200 stron, nie muszę strona po stronie szukać dokumentu, który mnie interesuje, bo w łatwy sposób jestem w stanie wszystko podglądać. Co jeszcze robimy z papierem, zanim go poślemy do kolejnego kolegi czy też koleżanki w organizacji? No często coś dopisujemy. To wymaga weryfikacji z umową. Ach. Bo nie mam tutaj polskich czcionek zainstalowanych, okej. To wymaga weryfikacji z umową. Dodałem taki komentarz, mogę coś jeszcze zaznaczyć, żeby było jasne dla kolegów, o co mi chodzi. No to jest jedna rzecz, którą robimy. Coraz częściej, również ze względu na obostrzenia RODO, chcemy coś albo ukryć na dokumencie, a czasami chcemy udostępnić taki dokument jakiemuś koledze czy też kontrahentowi. Tak? No to w sytuacji, kiedy chcemy udostępnić dokument, który zawiera informacje, których nie chcemy mu udostępniać, no to co robimy? Bierzemy nasz papierowy dokument, znajdujemy drukarkę sieciową, na tej drukarce kładziemy ten dokument, kserujemy go. Bierzemy ksero, szukamy białego mazaka, wymazujemy informacje, które chcemy ukryć. Następnie skanujemy ten dokument, wracamy do biurka i wysyłamy go do naszego partnera, klienta, dostawcy. Tutaj w DocuWare dodałem takie
naniosłem takie adnotacje, czyli ukryłem te rzeczy, których nie chcę, żeby ktoś widział. Łatwy sposób, bezpośrednio stąd jestem w stanie wysłać albo pojedynczą stronę razem z tymi przypisami, bądź bez przypisów do mojego kontrahenta. Mogę wysłać cały plik, mogę wysłać też cały dokument w formacie oryginalnym, bądź z tymi przypisami, czyli coś, co zajmuje nam w środowisku biurowym dosyć dużo czasu, bo każdego dnia, każdego tygodnia każdy z naszych kolegów takie zadanie musi zrealizować. Jesteśmy w stanie na tak prostej czynności oszczędzić dla naszych klientów bardzo dużo czasu. A to jest dopiero początek naszego procesu. Tak przygotowany dokument jestem w stanie później zapisać w dokument. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Mianowicie, ja nie zmieniłem oryginału. Jeżeli mam uprawnienia, widzę dokument w formacie oryginalnym, czyli widzę oryginalny dokument. Jeżeli nie mam uprawnień, to będę widział ten dokument w systemie razem z moimi adnotacjami, czyli te obostrzenia możemy również narzucić dla użytkowników wewnętrznych. Jeżeli chcemy im pokazać pewną umowę, ale nie chcemy warunków tej umowy udostępniać kolegom, to nanosimy adnotacje, no i użytkownicy przez swoje uprawnienia będą mogli albo nie będą mogli zobaczyć tego, co jest pod spodem. OK. No to idźmy dalej. Co się dzieje z dokumentem, który został tak przygotowany? No możemy go zapisać w archiwum. W Docker jest podzielone na tak zwane kartoteki. Kartoteki w Docker są bardzo podobne do szafek na dokumenty, które Państwo mają u siebie w organizacji. Szafka na dokumenty finansowo-księgowe, szafka na dokumenty sprzedażowe, szafka na dokumenty kadrowe. Im większa organizacja, tym więcej szafek możemy mieć. W naszej organizacji mamy dwie szafki. Teczki, gdzie przechowujemy dokumenty, gdzie przechowujemy teczki pracownicze oraz szafka Document Pool, gdzie przechowujemy, czy też kartoteka Document Pool, gdzie przechowujemy wszystkie inne dokumenty finansowo-księgowe, dokumenty logistyczne, produkcyjne, no i oczywiście wszelkie dokumenty sprzedażowe. Wyszukiwanie w Docker jest bardzo podobne do wyszukiwania w Google. Uzupełniamy ten, wpisujemy to, co pamiętamy na temat tego dokumentu. Czyli jeżeli pamiętam firmę, mogę ją wybrać z listy. Tak? Mogę powiedzieć, OK, poszukaj mi dokumentów powiązanych z tą firmą. No i system pokazuje mi 7 dokumentów, które jest powiązanych z moją organizacją. Kliknięcie wyświetla mi ten dokument w przeglądarce. Dokument po dokumencie jestem w stanie je sobie tutaj wyświetlać. No ale tych dokumentów mogę mieć kilkaset. Jestem w stanie w takim układzie dołożyć kolejne filtry. Mogę powiedzieć, pokaż mi tylko i wyłącznie listy przychodzące. No i teraz system od razu filtruje mi te wartości. Mówi, OK, no to tutaj mamy, z tej organizacji mamy tylko 2 listy przychodzące. A to nie są listy przychodzące, czego szukam. Tak naprawdę ja nie wiem, gdzie znajduje się informacja, nie wiem, jakiego dokumentu szukam. Nie wiem też, jaki był temat tego dokumentu, czyli te wszystkie inne pola w tym przypadku nie bardzo mi pomagają, bo transakcja się odbyła tak dawno, że ja nie pamiętam niczego poza tym, że ona dotyczy tej firmy, ale pamiętam na przykład kod produktu, pamiętam numer rejestracyjny samochodu, który dostarczył ten towar, pamiętam numer zlecenia, pamiętam numer zamówienia bądź jakieś słowo, które znajduje się na tym dokumencie. W tym momencie wpisuję tę wartość w pole full text, pełnotekstowe. Docker filtruje mi dokumenty, przeszukuje je i pokazuje dokumenty tylko z tej firmy, ale tylko te dokumenty, które zawierają słowo zamówienie. Proszę zobaczyć, to słowo zostało w tym dokumencie podświetlone. I mogę iść do następnego rezultatu i do następnego. Docker jest nam w stanie podświetlić te wartości tychże dokumentów. No i oczywiście kolejny dokument również jest to podświetlane. Czyli wyszukiwanie w Docker jest bardzo podobne do wyszukiwania w Google. Nieważne, gdzie to zapisałem, ważne, co pamiętam na temat tego dokumentu. Ważne jest to, czego szukam. Okej. Dzisiaj będziemy szukać dokumentu, będziemy zapisywać dokumenty powiązane z projektem PL 2020. Tego projektu jeszcze nie założyliśmy, nie ma go w systemie. Jeżeli wyszukam dokumentów, to niestety ich nie znajdę, ale ja zapiszę dzisiaj kilka dokumentów powiązanych z tym projektem, więc zapisuję to wyszukiwanie. Zapisane wyszukiwania tworzą mi tak zwane listy zadań. Ja teraz sobie taką listę tutaj powyłączam, pewne listy, których nie chcę widzieć, i włączymy listę, którą stworzyłem. Lista PL 2020. Dokumenty, które spełniają nasze kryteria wyszukiwania, czyli to będą, w naszym przypadku jest to numer projektu, zostaną automatycznie na mojej liście opublikowane. I teraz zapiszmy sobie kilka dokumentów do systemu.
Tak jak powiedziałem, pracuję w dziale sprzedaży, więc dostałem, każdego dnia dostaję kilka maili. No i dostałem tutaj zapytanie od istniejącego klienta. To jest jeden z parków rozrywki, gdzie dostarczamy nasze kolejki górskie. No i proszą mnie o wycenę nowej kolejki, którą właśnie niedawno wprowadziliśmy do sprzedaży. Podali mi szczegóły dotyczące tej kolejki, wysłali również pewien dokument, to jest dokument w formacie CAD, nie jestem w stanie go przeglądać na swoim komputerze, no ale chcę przygotować ofertę, więc bezpośrednio z Outlooka mogę zapisać ten dokument do Dockera. Mam tutaj specjalną wtyczkę, która pozwala mi na zdefiniowanie, w jaki sposób chcę to zapisać i opisać ten dokument. W tym przypadku zapisuję to w prosty sposób, robię kopię maila, czyli zarówno mail, jak i załącznik zostaną zapisane do Dockera. Jedno kliknięcie, pojawia mi się formularz, który jest już uzupełniony. Na podstawie poprzednich transakcji system sugeruje mi wszystkie wartości. Pewne rzeczy są proste do przechwycenia. Temat no, został pobrany z tematu maila. Adres mailowy również z adresu nadawcy. Następnie typ dokumentu, to jest mail przychodzący, data z daty naszego, to jest chyba dzisiejsza data, to jest z daty maila prawdopodobnie. I teraz idziemy dalej. Firma, osoba kontaktowa, numer projektu, te wartości zostały pobrane bezpośrednio z innych systemów, czyli na podstawie adresu mailowego jesteśmy w stanie odpytać zewnętrznych systemów, podaj nam firmę, podaj nam osobę, podaj nam aktualne numery projektów i w ten sposób to uzupełniliśmy. Ale ja chcę zmienić jedną rzecz, chcę zmienić numer projektu na PL2020. OK, niczego więcej nie zmieniamy, zapisuję w Docker. Jedno kliknięcie, mail razem z załącznikiem zostały zapisane. Równolegle wysyłam potwierdzenie do Tomasza. Tomaszu, oferta wychodzi dzisiaj. Przyjadę po południu, Piotr. Przyjadę lub... No, załóżmy, że przyjeżdżam do Tomasza. Wiadomo, że dzisiaj te spotkania są odroczone i robimy to raczej zdalnie, ale zakładam, że sytuacja wróci do normalności za chwilę. Więc wysyłam takiego maila do Tomasza. Natomiast jednocześnie chciałbym zapisać kopię tego maila w Docker. Czyli zarówno dla korespondencji wychodzącej mogę taką tę funkcję wykorzystać. Wysyłam i zapisuję kopię tego maila w Docker. Proszę zobaczyć tutaj, jedna rzecz się zmieniła. System od razu zaktualizował mi numer projektu, więc nie muszę za każdym razem ręcznie wpisywać informacji. Nie prosimy użytkownika o ponowne wpisywanie tej informacji, którą już mamy. Więc moje zadanie się zakończyło. Dostałem zapytanie od klienta, zapisałem je w systemie. Nie muszę przesyłać tego maila z załącznikiem 2-megabajtowym do moich inżynierów. Jest to zapisane w Docker, oni zostali poinformowani, przygotowali ze mną ofertę. Ta oferta jest już gotowa. I mam ją otwartą. No to jest kolejka górska, taka kolejka, mogę Państwu pokazać, to jest rzecz dosyć droga, jeżeli ktoś się wybiera do Disneylandu bądź do Legolandu, to będą Państwo w stanie określić, jakie są wartości poszczególnych rzeczy. Taka kolejka może kosztować nawet 12 milionów euro. W przypadku takiego kontraktu na pewno będę chciał pojechać do klienta, spotkać się z nim i wytłumaczyć zawartość tejże oferty. Zmieniamy tutaj jedną rzecz, zaktualizujemy nasz numer projektu PL2020, no i chcemy to wydrukować. Zmieniamy dla użytkownika jedną rzecz. Nie mówimy drukuj na drukarce RICOH, które Państwo mają się. Mówimy drukuj na drukarce Docker Printer. Nasza drukarka Docker Printer będzie rozmawiać z drukarką RICOH. Czyli dla użytkownika nic się nie zmieni. On bądź ona podejdą do drukarki sieciowej RICOH, wezmą wydruk, pojadą na spotkanie i zaprezentują ofertę klientowi. W tle nasza drukarka jest w stanie zamienić taki dokument na PDF-a i zapisać go automatycznie w Docker, pobierając pełny opis dokumentu. Nazwa firmy, osoba kontaktowa, mail, wszystkie te pola, które uprzednio zdefiniowaliśmy w sposób automatyczny. No i teraz system nas poinformował właśnie, ten dokument został z sukcesem zapisany w Docker. Ja już go mogę teraz zamknąć. Dodatkowo nasza drukarka, oprócz tego, że jest w stanie przekierować taki wydruk na drukarkę RICOH-a, jest w stanie również nam przygotować maila. Szanowny panie, w załączeniu przesyłam ofertę. Oczywiście treść tego maila może być zupełnie indywidualizowana. Czyli mam gotowego maila, którego z załącznikiem, załączono moją ofertą, którego mogę wysłać do klienta przed spotkaniem. Biorę wydruk, jadę na spotkanie, prezentuję tę ofertę, aby zweryfikować, czy faktycznie zaadresowaliśmy wszystkie potrzeby naszego klienta. Popatrzmy, jak to wygląda z punktu widzenia Docker. Wracam do naszego systemu. Jedna rzecz się zmieniła. Mamy trzy dokumenty na listach. Otwórzmy sobie naszą listę.
Jeśli Państwo pamiętają, lista była bardzo prosta. Pokaż mi dokumenty, gdzie numer projektu wynosi PL220. Wszystkie dokumenty, które dzisiaj zapisaliśmy w sposób automatyczny, zostały wyświetlone na liście. Czyli to jest mail, który rozpoczął proces sprzedażowy. Tutaj mamy odpowiedź moją, którą wysłałem do Tomasza i oczywiście oferta, którą wysłaliśmy. Wszystkie wartości, wszystkie pola indeksowe zostały automatycznie uzupełnione. Użytkownik niczego nie musiał robić. Popatrzmy na tego maila jeszcze. Powiedziałem, że tam jest załącznik, którego nie jestem w stanie otworzyć w Outlooku, ale tutaj w DocuWare nasza przeglądarka pozwala nam na podgląd takich dokumentów inżynieryjnych i ten dokument jestem w stanie w łatwy sposób wyświetlić. A tu jest nasza oferta, którą przed chwilą wydrukowaliśmy, z której automatycznie pobraliśmy nazwę firmy, osobę kontaktową, typ dokumentu, datę dokumentu i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te wartości zostały automatycznie odczytane bez jakiejkolwiek interwencji ze strony użytkownika. Więc staramy się, żeby to przejście z papieru na dokument elektroniczny było dla Państwa użytkowników jak najłatwiejsze, żeby faktycznie nie marnowali czasu na uzupełnianie tych wartości, żeby system wspierał ich w tym najbardziej, jak to jest możliwe. Pojechałem na spotkanie, zaprezentowałem ofertę i klient mówi: super, to jest dokładnie to, czego potrzebujemy, dostaliśmy zamówienie. Wracam do biura, kładę zamówienie na drukarce Ricoha i je skanujemy. Wojtek pokazywał Państwu przed chwilą, w jaki sposób możemy wykorzystywać Ricoh Smart Integration. Ja wykorzystuję teraz inne narzędzie, no ale Ricoh Smart Integration ma tę zaletę, że Państwo w trakcie skanowania widzą podgląd tego dokumentu. Czyli zanim go prześlemy do DocuWare'a, możemy jeszcze go zobaczyć na urządzeniu, powiedzieć: OK, skan jest dobrej jakości, wysyłam. Teraz DocuWare zna już ten typ dokumentu i odczytał dla mnie wszystkie wartości, czyli jeżeli będę chciał go zapisać, nazwa firmy, numer projektu i te wszystkie inne rzeczy zostaną automatycznie rozpoznane. Natomiast ja pokażę Państwu bardziej prosty sposób zapisywania. Co w sytuacjach, jeżeli byśmy z tego nie korzystali? No to musimy uzupełnić ten dokument. No albo wybieramy wartości z listy, albo klikamy na dokumencie. Tu jest moja nazwa firmy. Tu jest gdzieś moja osoba kontaktowa. Tu jest typ dokumentu. Tutaj jest gdzieś data tego dokumentu. No numer projektu jest w tym miejscu, ale zmieniliśmy go na PL, więc nie mam go na dokumencie. Wybieram go z listy. Maila nie mam na dokumencie, więc wybiorę go na szybko z listy. I temat tego dokumentu znajduje się w tym miejscu. Mimo tego, że muszę opisywać ten dokument wręcznie, zajęło mi to dosłownie kilkanaście sekund. Zapisuję i dokument automatycznie wpada na listy. Dostałem zamówienie. Z punktu widzenia procesu sprzedażowego moje zadanie się skończyło, no ale teraz koledzy w dziale produkcji muszą wyprodukować taką kolejkę. One są robione jednak zgodnie z wymaganiami technicznymi klienta, tak? Czyli musimy się dostosować do tego, co klient nam tutaj narzucił, więc za każdym razem indywidualnie projektujemy taką kolejkę. Więc teraz zlecamy cały proces produkcji. Zanim zakończymy proces sprzedażowy, zanim dostarczymy tą kolejkę, musimy ją wyprodukować. Więc zmieńmy teraz użytkownika i przejdziemy do działu księgowości, gdzie popatrzymy na to, w jaki sposób procesujemy faktury zakupowe, które no, część tych faktur jest nam, jest, część tych dokumentów, czy też dostaw jest nam niezbędna do tego, żeby wytworzyć naszą kolejkę. Logujemy się jako Peggy Jenkins, ona w naszej organizacji odpowiada za procesy księgowe. OK. Zamówienia już do klientów, do dostawców naszych poszło. Mija jakiś czas i zeskanowaliśmy już 4 dokumenty. Widzieli Państwo wcześniej, że jak DocuWare rozpoznaje te, jak DocuWare odczytuje te dokumenty, ja powtórzę ten proces. Przez sekundę widzimy takie szarą etykietę na każdy z tych dokumentów. To oznacza, że proces analizy i kategoryzacji dokumentów się rozpoczął. W oparciu o tą analizę i kategoryzację nasza sztuczna inteligencja daje nam odpowiedzi w 3 kolorach. Czerwony: nie znam tego dokumentu, proszę naucz mnie, jak go odczytywać. Żółty oznacza: jestem w trakcie nauki, zweryfikuj moje sugestie. Zielony oznacza: znam ten dokument i udało mi się wyciągnąć opis tego dokumentu, więc zacznijmy dokument po dokumencie. Od czegoś prostego, co jest w kolorze zielonym. Klikam w dokument, po prawej stronie widzę dokument, po lewej widzę formularz opisujący ten dokument. Ja to powiększę na sekundę, żeby nam było, żeby Państwo lepiej widzieli. Może jednak nie, okej. Tak, klikam w jakieś pole i system na żółto zaznacza, skąd ta wartość została pobrana. Czyli numer dokumentu został pobrany z tego pola.
numer zamówienia na żółto podświetlony jest z tego pola. Data dokumentu jest pobrana z tego pola. Termin płatności z tego pola. Czyli w łatwy sposób jestem w stanie odnaleźć, gdzie na dokumencie znajduje się informacja, którą pobieramy. Podatek jest w tym miejscu, kwota brutto jest w tym miejscu. Oczywiście opis tego dokumentu może być rozszerzony. Możemy dodać pola, które są istotne w państwa organizacjach. OK, zapisujemy ten dokument, nic więcej nie muszę robić. No mam dokument, który jest nowym dokumentem z punktu widzenia mojej organizacji. Widzę również na każdym polu, jak system sugeruje, czy jest przekonany, że rozpoznał daną pole właściwie, czy też nie. Jeżeli chodzi o typ dokumentu, system mówi, to jest na pewno faktura. Tutaj nie mam wątpliwości, ale numer dokumentu nie jestem pewien, data dokumentu nie jestem pewien, pozostałych pól w ogóle nie znam, proszę naucz mnie. Więc rozpoczynamy proces nauki. Jak to wygląda? Klikam na dokumencie, tu jest nazwa firmy, numer dokumentu został pobrany dobrze, numer zamówienia znajduje się w tym miejscu, data dokumentu jest w tym miejscu, świetnie. Termin płatności jest gdzieś, o tutaj, kwota netto, podatek brutto, ok. Zapisuję. Po trzech, czterech dokumentach, które wyglądają podobnie, system będzie dawał mi informacje w kolorze zielonym. Zapiszmy jeszcze te dwa dokumenty. Wszystkie wartości zostały rozpoznane właściwie, tutaj nie ma terminu płatności, więc go zupełnie ręcznie, nic więcej nie muszę robić. Na fakturze telekomunikacyjnej nie mamy numeru zamówienia, nie mamy też o dziwo terminu płatności i nie mamy podatku, więc te pola zostawimy puste. Zapisuję. Moje zadanie się zakończyło. Zmieniła się jedna rzecz. Widzimy, że system uruchomił trzy zadania. Za chwilę pojawi się czwarte zadanie. Zanim się popatrzymy, jak te zadania są realizowane przez użytkowników, popatrzmy, jak one zostały skonfigurowane. Docker wykorzystuje narzędzie, które nazywa się Workflow Designer. Pozwala ono na graficzne modelowanie procesu, czyli graficzne modelowanie obiegu dokumentu w organizacji. Nasz proces nazywa się Accounts Payable, czy to są faktury zakupowe. I tu jest model tego procesu. Oczywiście mogę go też pomniejszyć, żeby zobaczyć go w pełnej okazałości. Jak to działa? Po lewej stronie mamy aktywności. To są takie klocki Lego, z których buduję sobie ten proces. Część tych aktywności jest bardzo prosta do zrozumienia. Przypisz zadanie do kogoś, wykonaj zadanie ręczne, pobierz dane albo warunek. Jeśli kwota jest powyżej 1000, idź do finansowego, czy tam powyżej 5000, idź do dyrektora finansowego. Jeżeli jest poniżej, idź od razu do działu księgowości. Na przykład wyślij maila, uruchom web serwis. Czyli na początku definiujemy, co uruchamia ten proces. W naszym przypadku to jest bardzo proste. Mówimy, dla dokumentów, których typ równa się faktura przychodząca, invoice in, uruchamiasz ten proces. Czyli każda faktura przychodząca będzie przedmiotem tego projektu. Później pobieramy jakieś dane z systemów zewnętrznych po to, żeby lepiej, szybciej, łatwiej zarządzać tym procesem. Jakie to mogą być dane? Konta księgowe, miejsca powstawania kosztów, numery projektów. No to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby lepiej opisać te faktury i później przekazać tą informację z powrotem do systemu finansowo-księgowego. To są takie rzeczy techniczne, nieistotne dla użytkowników biznesowych, ale to, co dla Państwa na pewno jest istotne, to jest to, kto dostanie to zadanie na początku, do kogo ono trafi. W naszym przypadku wysyłamy to do tak zwanej listy zastępstw. Możemy to wysyłać do użytkownika, grupy, roli i tak dalej, ale my wysyłamy to do listy zastępstw, czyli dostanie to pierwsza osoba na tej liście zastępstw. Jeżeli nie ma w pracy, dostanie to kolejna osoba z tejże listy. Następnie system sprawdzi nam jedną rzecz, czy z tą fakturą jest powiązane zamówienie, jest powiązana potwierdzenie dostawy. Tak? Jeżeli jest powiązane zamówienie, kwota zamówienia jest podobna, numer zamówienia znajduje się na fakturze i dostawca i firma, której wysłaliśmy zamówienie są takie same, zostanie to automatycznie powiązane. Jeżeli jest to automatycznie powiązane, wtedy system nie będzie prosił menadżerów czy też pracowników o zaakceptowanie tejże faktury. Od razu wyślemy taką fakturę do działu księgowości, no bo odpowiada ona w 100% zamówieniu, które przygotowaliśmy. Oczywiście jest to konfiguracja, u Państwa może to działać inaczej. A jeżeli nie ma takiego zamówienia, no to przypisujemy to do pierwszego użytkownika, który musi przypisać to do miejsca powstawania kosztów. Menadżerowie odpowiedzialni za miejsca powstawania kosztów muszą zaakceptować to zadanie. I to zadanie może być akceptowane przez jednego bądź wielu menadżerów, w zależności od typu dokumentu. Następnie system sprawdzi, czy ta faktura jest w całości zaakceptowana, czy wartość tej faktury jest powyżej 5000 euro.
Jeśli tak, jeżeli jest powyżej 5000 euro, trafia do finansowego. Jeżeli jest poniżej 5000, trafia do księgowości, która to ma możliwość zadekretowania tej faktury i następnie system wyeksportuje dane do systemu finansowo-księgowego. Jest to przykładowy proces, ale z tego, co rozmawiamy z klientami, widzimy, że w wielu organizacjach wygląda to bardzo podobnie. Więc popatrzmy się na to, jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika końcowego. Mam 4 zadania. I muszę je zrealizować. System podpowiada mi, OK, to są twoje zadania. Pierwsze zadanie, zapłać fakturę. Pozostałe przypisz centrum kosztów. Dlaczego mam zapłacić fakturę? No bo system automatycznie powiązał mi z tą fakturą zamówienie. Więc jestem w stanie sobie otworzyć powiązane dokumenty i zobaczyć wychodzące zamówienie. Otworzę je w zewnętrznym dodatkowym oknie. Otworzę sobie tutaj fakturę. No i teraz w łatwy sposób mam podgląd. Tu jest moja faktura. Tu jest moje zamówienie, kwota się zgadza, numer zamówienia znajduje się na fakturze. Wystawca faktury i dostawca są ci sami. No okej, system zrobił to w sposób właściwy. Więc w tym momencie mogę tylko i wyłącznie zaksięgować ten rekord i zostanie on przekazany do systemu finansowo-księgowego. Dostałem fakturę z firmy telekomunikacyjnej. Muszę ją zadekretować. Te dekrety mogą być super proste, że wysyłamy je tylko i wyłącznie do jakiegoś działu, który akceptuje i nic więcej się nie dzieje. Mogą być bardziej skomplikowane, tak jak w tym przypadku, gdzie muszę wybrać na przykład konto z księgi głównej, muszę wybrać miejsce powstawania kosztów. Oczywiście mogę zmienić kwotę tutaj, bo zadekretujemy to na dwa działy, powiedzieć OK, tutaj 300 euro będzie potwierdzane przez produkcję, a pozostałą kwotę zaakceptuje nam dział sprzedaży. Więc ja uzupełniam sobie te pola i mówię OK, w porządku. Moje zadanie jest zakończone. Wysłałem dekret do kolegów, muszą to zaakceptować. Teraz znowu rozpisujemy, jak ten dokument ma zostać zaakceptowany. Jego wysyłamy do działu produkcji. Moje zadanie się kończy, następny użytkownik dostaje zadanie. Ostatnia faktura to jest faktura właśnie powiązana z naszym zamówieniem. To jest faktura powiązana z zamówieniem na naszą kolejkę górską i dział produkcji czeka tak naprawdę na to, żeby zapłacić tę fakturę, żeby dostać tę dostawę i żeby móc zrealizować nasz projekt. Więc ją dekretujemy. Moje zadanie się zakończyło. Teraz zadania trafiły do moich kolegów, więc przelogujmy się na dział produkcji najpierw i zobaczmy, jak to wygląda dla menadżera odpowiedzialnego za dział produkcji. W naszym przypadku działem produkcji zarządza pan Brian Ford. Nie korzysta on z DocuWare'a na co dzień, w związku z tym wysyłamy mu mailowe przypomnienia z informacją, drogi Brianie, dostałeś nowe zadanie. On korzysta z DocuWare'a do tego, żeby akceptować faktury i raz w roku, gdy odnawiamy wszelkie procedury, czy też odnawiamy nasze certyfikacje ISO, wtedy dba o to, żeby rozpropagować w organizacji we właściwy sposób aktualne wersje procedur i oczywiście zebrać odpowiednie podpisy elektroniczne od pracowników. Więc dostałem przypominajki mailem od systemu, proszę zaakceptuj fakturę. Więc albo klikam bezpośrednio w fakturę, albo klikam w samą listę zadań. W tym przypadku zostanę zalogowany do uproszczonej wersji DocuWare'a, gdzie widzę tylko i wyłącznie listę zadań, nie widzę niczego innego. No i prosta rzecz. Tu jest moje zadanie, które dostałem. Znam tę fakturę, mogę albo zaakceptować, albo odrzucić. Mogę w każdym momencie sprawdzić historię, zobaczyć, jak moi koledzy to zadekretowali. Mogę jeszcze raz podglądnąć cały dekret. Oczywiście w dolnej części również widzę też ten dekret. OK, akceptuję. Niczego nie chcę zmieniać. Kolejna faktura, która została przysłana do mnie, jest to faktura z firmy telekomunikacyjnej. Łatwo mogę zweryfikować, jaka część została na mnie zadekretowana. Oczywiście potwierdzam, to jest ta część, która pochodzi z mojego działu. I ostatnia, najważniejsza faktura na 1 000 000 euro na dostawę stali, która jest nam niezbędna do wyprodukowania naszej kolejki górskiej. I jak najbardziej chcę zaakceptować tę fakturę i chcę zadbać o to, żebyśmy terminowo ją zapłacili, gdyż brak płatności wstrzyma dostawę od tego kontrahenta, no i nasza produkcja nie będzie w stanie realizować kolejnych projektów, no co miałoby katastrofalne skutki dla naszej organizacji. Więc zawsze dbamy o to, żeby terminowo płacić faktury od naszego dostawcy. Okej, moje zadania się skończyły. Wiem, że stal już do nas dotarła, więc jestem w stanie sfinalizować dostawy dla
dla naszego kontrahenta. W międzyczasie popatrzmy, co dzieje się w dziale sprzedaży. Faktura telekomunikacyjna trafiła również do działu sprzedaży. Tym działem zarządza pan Fred Winner, Fryderyk Zwycięzca. I popatrzmy się, jak to wygląda z jego punktu widzenia. Ma zamówienie. Wyjątkowo jest dzisiaj w biurze. Nie loguje się na urządzeniu mobilnym, żeby zaakceptować to zadanie. Pokażę Państwu później, jak można logować się na urządzeniach mobilnych. OK. Ma fakturę do zaakceptowania. Kojarzy tę fakturę, akceptuje. Pojawia się ta faktura u niego co miesiąc, więc nie spędza nad tym zbyt wiele czasu. Jego zadania się skończyły. Teraz wróćmy do Peggy Jenkins. Jesteśmy znowu w dziale księgowości. I popatrzmy się, jakie zadania na nas czekają. Mamy dwie faktury, które zostały zaakceptowane. Pierwsza z firmy telekomunikacyjnej. Jestem w stanie podglądać sobie historię, jak ten dokument został zaakceptowany. Czyli został zaakceptowany przez pana Winera, został zaakceptowany również przez pana Forda. Wszystko jest OK. Potwierdzam, dokument jest wysyłany do systemu księgowego. Podobnie z tym dokumentem. Ale brakuje nam naszej faktury z firmy US Steel. Dlaczego? Ona ma kwotę ponad 1 000 000 euro, więc ta faktura wylądowała teraz u dyrektora finansowego. Jako właściciel procesu mam podgląd i mogę monitorować zadania, więc mogę sprawdzić, że to zadanie znajduje się teraz w akceptacji naszego CFO, naszego dyrektora finansowego, który musi zaakceptować ten dokument. Gdy ten akcept nastąpi, będziemy w stanie zaksięgować i uruchomić płatność. Co wydarzyło się równolegle? Równolegle po każdym z tych zadań wyeksportowaliśmy nasze dokumenty do systemu finansowo-księgowego. I tu jest bardzo proste narzędzie, które wykorzystujemy. Wyeksportujemy dane do CSV-ki, ale oczywiście jesteśmy w stanie takie dane eksportować w inny, bardziej zaawansowany sposób do systemów finansowo-księgowych. Czyli taki eksport automatycznie nastąpił po to, żeby system finansowo-księgowy mógł je pobrać i nie trzeba było ręcznie przepisywać tych danych. OK, zakupiliśmy towar, produkcja zakończyła realizację tego projektu. Właśnie zakończyliśmy montaż tej kolejki górnej i następuje ten moment, na który wszyscy czekaliśmy. Mianowicie jesteśmy w stanie zafakturować tę sprzedaż naszemu klientowi, więc loguje się do naszej aplikacji finansowo-księgowej. W tym przypadku jest to bardzo prosty system, z którego korzystamy, no ale ja chcę tylko i wyłącznie wystawić tutaj fakturę. Faktura jest przygotowana, więc prosty sposób. Drukujemy ją do QR. Zmieniłem tylko numer projektu. Faktura zostanie przygotowana jeszcze w jakimś systemie zewnętrznym. I teraz prosty wydruk. Ctrl P. Klient poprosił o fakturę w wersji papierowej, nie wersji elektronicznej, więc oryginał idzie na drukarkę. Kopia automatycznie jest zapisywana w naszym archiwum, w naszej teczce klienta. Za sekundę DocuWare potwierdzi, że taki dokument z sukcesem został zapisany. OK, jeszcze w międzyczasie sobie jedną rzecz sprawdzę. Ach, przepraszam, przeloguję się teraz do samego systemu. Czyli wydrukowaliśmy tę fakturę. Kopia faktury wylądowała w DocuWare i teraz w łatwy sposób jestem w stanie zobaczyć wszystkie dokumenty, które zapisaliśmy dzisiaj powiązane z naszą firmą Flying Tom German. Proszę bardzo. Wszystkie dokumenty, począwszy od faktury, zamówienia, dostępne są w jednym miejscu. Czyli w tym procesie pokazaliśmy Państwu, w jaki sposób możemy zarządzać dokumentami powiązanymi z procesem sprzedażowym, w jaki sposób te dokumenty trafiają do naszej teczki i jak później możemy je odnaleźć. To, czego jeszcze nie pokazałem, to jest to, jak możemy uprościć przejście z folderów sieciowych, na przykład na coś takiego jak DocuWare. Oczywiście tłumaczyłem, że możemy korzystać z naszej wyszukiwarki, gdzie wyszukujemy tak jak w Google, ale równolegle mamy również możliwość tworzenia widoków folderów. Ja nie tworzyłem dzisiaj żadnych folderów, nie widzieli Państwo, żeby takie foldery były tworzone. No ale możemy coś takiego dla użytkowników przygotować i otwórzmy sobie widok według numeru, według nazwy firmy oraz według numeru projektu. Nasza firma, jeżeli pamiętamy, nazywa się Flying Tom German i mój projekt nazywa się 2020. Tutaj są wszystkie dokumenty zapisane, powiązane z tym projektem. Równolegle
te dokumenty mogą być pokazywane inaczej dla użytkowników z innego działu. Struktura, nazwa firmy, numer projektu jest prawdopodobnie przydatna dla handlowców, ale dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu raczej ważniejszy będzie sam numer projektu. Proszę zobaczyć. Klikam w numer folderu, w nazwę folderu PL2020, widzę te same dokumenty. Nie skopiowaliśmy ich, nie stworzyliśmy dodatkowego folderu. Foldery są tylko i wyłącznie wizualizacją w dokumencie. To jest pewien widok, który tworzymy zgodnie z Państwa oczekiwaniami, więc na podstawie opisów dokumentu jesteśmy w stanie tworzyć różne widoki, które przyspieszą i ułatwią Państwu i Państwa pracownikom dostęp do dokumentów zapisanych w dokumencie. OK, w pierwszej części tyle. Obiecałem jeszcze, że pokażę Państwu, jak wygląda praca z aplikacją mobilną, więc postaram się teraz to zrobić. Zróbmy sobie jedną rzecz. Ja włączę swój prywatny system, bo korzystam również z DocuWare'a prywatnie. OK, super. Dobrze. Ach, jeszcze się zalogujmy na tej aplikacji, żebyśmy widzieli wszystko. W porządku. Po prawej stronie Państwo widzą moją aplikację mobilną. Ja już ją otwieram. To jest aplikacja, nazywa się DocuWare. Co ona nam pozwala? To jest mój prywatny system, z którego korzystam do tego, żeby rozliczać wszelkie delegacje firmowe, tak? Teraz po kolei. Moja aplikacja mobilna pozwala mi na realizację większości funkcji, które mogę realizować w systemie, w pełnym systemie. Czyli mogę w łatwy sposób wyszukiwać dokumenty. Czyli mogę powiedzieć, OK, pokaż mi dokumenty powiązane z jakąś tam firmą. Wybiorę sobie firmę z listy, na przykład, nie wiem, UPC wpiszmy, czy mi coś się znajdzie. OK, UPC Polska, pokaż mi wszystkie dokumenty powiązane z tą firmą. No i teraz widzę, jakieś tam aneksy mam podpisane, jakieś umowy związane z, jakieś faktury związane z internetem i tak dalej. Jestem w stanie w łatwy sposób otwierać każdy dokument i przeglądać go bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, tak? Jeżeli przewijam szybko, system pokazuje mi dokument w sposób taki rozmyty. Jeżeli się zatrzymuję na jakiejś stronie, system wyświetla mi to w sposób ostry. Czyli jestem w stanie odnaleźć dokumenty w łatwy, szybki sposób. Tak jak to robimy w DocuWare. Drugą rzeczą, którą możemy realizować, to jest widok list, które Państwu już wcześniej pokazałem. Tak? No i tutaj są różnego rodzaju dokumenty, które ja mam na listach. Mogę zobaczyć dokumenty, które jeszcze nie zostały zaksięgowane. Czyli mam wszystkie dokumenty, które jeszcze przez moją księgowość nie zostały zaksięgowane. One za chwilę się pewnie za chwilę zmienią status, ale to jest podgląd dla mnie, dla księgowego, żeby się tymi dokumentami zająć. No i tworzę sobie różnego rodzaju listy, które są mi tutaj potrzebne do tego, żeby zarządzać łatwiej i szybciej, czy to wydatkami, czy innymi dokumentami, które są dla mnie, czy biznesowo, czy prywatnie niezbędne. Oprócz tego jestem w stanie również bezpośrednio na mojej aplikacji mobilnej zapisywać dokumenty. Ja w tym momencie wrzuciłem sobie tutaj do podajnika na dokumenty pewną fakturę. Jak Państwo widzą, ona jest tutaj również pokazana i to jest dokładnie ta faktura, którą widzę teraz na urządzeniu mobilnym. Bezpośrednio z urządzenia mobilnego jestem w stanie taką fakturę zapisać do DocuWare. Wybieram opcję zapisz fakturę, system podpowiada mi cały opis tego dokumentu. No i ja teraz tak naprawdę dwoma kliknięciami jestem w stanie powiedzieć OK, zapisujemy. W tym momencie dokument został zapisany. Za chwilę zniknie mi również z mojego podajnika. Tutaj zniknął i system go będzie w jakiś tam sposób procesował. Pokażmy go tutaj i za chwilę tak naprawdę dostanę informację, czy coś z tym dokumentem mam zrobić, czy też nie. O, ciągle czekam na zadanie. Niestety czasami tak jest, że te zadania nie pojawiają się tak szybko, jakbyśmy chcieli. OK, to ja sobie to ułatwię troszeczkę i wyślę do siebie takie zadanie. Send request. OK.
Oj, dzisiaj niestety system działa zupełnie przeciwko mnie, bo zadania niestety wysyłanie zadań działa troszeczkę dłużej. O, pojawiło się w końcu zadanie tutaj, za chwilę pojawi się również na urządzeniu mobilnym. Ach. Ok, popatrzmy się na to zadanie tutaj. Zadanie polega na tym, że mam zdefiniować, czy ten dokument stanowi duplikat, czy też nie stanowi duplikat. Czyli za każdym razem, kiedy dokument zapisujemy w DocuWare, takie zadanie, system zweryfikuje, czy taka faktura jest już zapisana. Jeżeli tak, no to wyświetli mi takie zadanie. Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego na mojej aplikacji się to jeszcze nie pojawiło. Zwykle działa to w tej samej sekundzie. W każdym razie również na aplikacji mobilnej jesteśmy w stanie realizować takie zadania. Bardzo dziękuję za poświęcony dzisiaj czas. Mam nadzieję, że to był dobrze zainwestowany czas po Państwa stronie i Alicjo, oddaję Ci głos. Bardzo dziękuję również Państwu za wytrwałość i obecność z nami przez te 3 godziny. Mamy nadzieję, że rzeczywiście, tak jak Marcin powiedział, był to dla Państwa dobrze zainwestowany czas. Dziękuję wszystkim prelegentom, którzy wzięli dzisiaj udział w spotkaniu. Natomiast jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście uprzejmie prosimy o ich zadawanie, czy w formie czatu, czy potem do nas po prostu w formie komunikacji mailowej. Na sam koniec jeszcze mam do Państwa prośbę o uzupełnienie ankiety, dlatego że tak naprawdę bardzo nam zależy na tym, żebyście Państwo dostawali od nas taki materiał, który będzie Państwa rzeczywiście interesował, będzie dla Państwa wartościowy. Jeszcze chwileczkę udostępnię prezentację. W niej mam link do naszej ankiety. Jeszcze chwilkę. Ja postaram się przejść przez tą prezentację szybciej do ostatniego slajdu, aby Państwa tutaj długo nie wstrzymywać. Złośliwość rzeczy martwych, mój komputer przestał reagować. Moment, jeszcze chwileczkę. To jest może dobry czas, żeby właśnie jeszcze zadać pytanie, jeżeli coś Państwa od razu tutaj może nurtuje, zwłaszcza z ostatniej prezentacji, bo system, jak Państwo widzicie, ma dużo, dużo możliwości. Przepraszam, mam takie pytanie. Ten system, o którym teraz mówiliśmy, on jest tylko po angielsku, te całe możliwość sterowania nim? Marcinie? Wie pan co? Nie, system jest dostępny w języku polskim. Ja jeszcze raz może udostępnię to. Ja po prostu w pierwszej części pokazywałem Państwu system w języku polskim. Później przełączyłem się na język angielski, bo nie przetłumaczyłem całego demo. Natomiast wspieramy w tym momencie 16 języków. Ja postaram się to pokazać w tym momencie na ekranie. Wspieramy 16 języków i polski jest jednym z tych języków. Czyli to jest dostępne zarówno w obszarze interfejsu użytkownika, jak i wszelkich, ja się przełączę teraz tutaj może na język polski, jak i konfiguracji tego systemu, czyli zarządzanie systemem również można realizować w języku Marcin, polskim. Udostępnij proszę swój pulpit, bo ja już przejęłam kontrolę, więc... A, okej, już udostępniam w takim układzie. Dobra, dzięki, to o to mi chodziło, dziękuję. Proszę. No dobrze, to w takim razie wiemy już, że DocuWare jest w stanie być dostępny także w naszym języku. O, proszę bardzo, tutaj już mamy nawet menu w języku polskim. Dobrze, ja już też mam prezentację przygotowaną na odpowiednim dla Państwa slajdzie z ankietą. Dobrze, proszę powiedzieć mi tylko, czy Państwo widzicie ankietę. Można oczywiście skorzystać z kodu QR, który jest wyświetlany, lub po prostu wpisać ten skrócony link do ankiety. Ankieta ma kilka pytań, natomiast tak jak mówię, zależy nam bardzo na tym, żebyście Państwo otrzymywali od nas wartościowe informacje, wartościowe materiały. Dlatego jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, to chętnie je przyjmiemy. Chętnie z Państwem potem porozmawiamy na temat tej opinii. Jeszcze, żeby Państwo też nie musieli przepisywać ręcznie, to może skopiuję ten tekst do czatu i będzie można po prostu sobie w niego wejść. Ankieta jest dostępna oczywiście i z urządzeń mobilnych, i z poziomu komputera.
To też jest przykład tego, jak można wykorzystać aplikację, kolejną aplikację z rodziny Office 365. Jest to aplikacja Microsoft Forms, w której można właśnie tworzyć czy to ankiety, czy to badanie poziomu satysfakcji klienta, czy to nawet sprawdziane, ponieważ można mieszać odpowiedzi, czy nawet jeżeli weryfikujemy wewnętrznie wiedzę na temat na przykład produktu, który wdrażamy, też można wykorzystać właśnie to rozwiązanie swojej organizacji i też dla osób, które jakby są bardziej wdrożone w rozwiązania Microsoftu, taka podpowiedź, że już Forms są dostępne tylko i wyłącznie z terenów Unii Europejskiej, bo to często był niestety zarzut tej aplikacji i dlatego nie była uruchamiana w europejskich krajach. Na ten moment już normalnie można z niej pełnoprawnie korzystać. No dobrze, drodzy Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań do nas, to bardzo dziękujemy za Państwa czas. Wojtku, dziękujemy też. Nie słyszymy Cię, ale widzieliśmy rękę, dziękujemy. I w przypadku pytań, tak jak koledzy wcześniej wspominali, zapraszamy do kontaktu, jesteśmy dla Państwa. Chętnie podpowiemy różnego rodzaju rozwiązania, z którymi się Państwo teraz mierzycie. Także zapraszamy do późniejszego kontaktu. Oczywiście, jeżeli Państwo tutaj dotarliście poprzez naszego partnera, to również prosimy o kontakt też przez partnera. Jeżeli posiadacie Państwo swojego opiekuna, to najlepiej właśnie w pierwszej kolejności kontaktować się ze swoim opiekunem, a on już skieruje kontakt do odpowiedniej osoby w zależności od pytania, które zostanie do niego skierowane. Dobrze, w takim razie dziękujemy jeszcze raz. Życzymy miłego dnia. Dziękujemy. Dziękujemy, miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.